dla szkoły podstawowej, łukowej, przejściowo, również dla młodzieży gimnazjalnej, która powstanie z dniem 1 września, jak również i dla szkoły podstawowej w Posłuchu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja troszeczkę niższy jestem, bo sobie opuściłem. Proszę bardzo, panie koordynator, o zabranie głosu. Witam serdecznie. Drodzy Państwo, cała społeczność zgromadzona tutaj tak uroczystym dla Was dniu. Chciałam w imieniu pana kuratora, który ze względu bardzo ważnych obowiązków służbowych nie mógł tutaj uczestniczyć, podziękować przede wszystkim władzom gminy, że przystąpiły do projektu. Bo projektem, ale najważniejsza jest decyzja urzędu gminy. Są w Polsce takie gminy, które nie skorzystały, wprawdzie jest ich niewiele, ale nie skorzystały z projektu. Projekt ten narodził się w Ministerstwie Edukacji Narodowej i dobrze by było, żebyście Państwo kojarzyli pewne nazwiska i osoby, które zajmowały się tym projektem. Są to panowie, Samodzielny Wydział do Spraw Informatyki, pan Krzysztof Święcicki oraz pan Jerzy Dałek. Dwie osoby, które realizowały ten projekt. Grupa około 10 koordynatorów z byłych województw oraz wszystko to byłoby niemożliwe do realizacji, gdyby nie wsparcie Sejmowej Komisji Nauki i Oświaty w osobie przewodniczącej tej komisji, pani Grażyny Staniszewskiej, która pomogła nam wyrwać z rezerwy budżetowej pieniądze właśnie przeznaczone na ten sprzęt. Dlatego też mam prośbę przy okazji, kiedy już będziecie się, zwracam się do młodzieży, sprawnie posługiwać pocztą elektroniczną, to proszę przesłać pani poseł podziękowanie. Pani poseł posługuje się pocztą elektroniczną. Tak? I oczywiście były zagrożenia w trakcie realizacji projektu. Państwa też docierały do Państwa pewne niepokoje. W prasie centralnej różne były głosy na ten temat. Bo zdawałoby się, że te parę osób, które zajęły się takim przedsięwzięciem, no nie są w stanie tego zrealizować. My uspokajaliśmy, prawda, że wszystko idzie w dobrej drodze. I okazało się, że rzeczywiście pokonaliśmy te wszystkie trudności i dzięki również zaangażowaniu i władz gmin, i dyrekcji szkoły, na pewno rodzice włączyli się w realizację tego projektu. Macie u siebie no, sprzęt najnowocześniejszy. Macie możliwość również korzystania z odpowiedniego, najnowocześniejszego oprogramowania. Macie możliwość dostępu do internetu z każdego stanowiska. Takiej konfiguracji sprzętowej nie ma w tej chwili większość szkół średnich. Ale trzeba sobie zdać z tego sprawę. Bardzo mnie ucieszyły słowa pana wójta, że pracownia ta będzie pełniła rolę środowiskową. To takie było zamierzenie, żeby ona nie stanowiła jakiejś fortecy zakratowanej do nieprzebicia, nie, tylko obecności, kiedy jest nauczyciel, ale żeby w każdej chwili mogły skorzystać dzieci z tej szkoły, z innej szkoły, jak również i rodzice. W dzisiejszej dobie posługiwanie się komputerem jest już na porządku dziennym. A więc będziecie się kształcić nowocześnie. I teraz chodzi nam o to, że sprzęt, który macie w szkole, to jest nie wszystko, to jest początek wielkiej drogi. Bardzo w tej chwili rozwija się inny program edukacyjny. Będziemy Państwa wspierać może w wyborze programu edukacyjnego. Będziemy wspierać zarówno ośrodek doskonalenia nauczycieli, kuratorium oświaty w doskonaleniu nauczycieli, gdyż jest to ważny element rozwoju edukacji informatycznej w szkole. Kończąc już, chciałam
na ręce pana dyrektora złożyć taki mały prezent, mając nadzieję, że będzie to początek biblioteki edukacyjnych programów. Przypracowni. Dziękuję bardzo. Skorzystamy z tych programów, to bardzo szybko. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pewnie trzeba by było powoli zbliżyć się do naszej pracowni. I proszę bardzo do przecięcia wstęgi pana wójta, panią koordynator, panią wizytator, księdza Żoroszcza, przewodniczącą samorządu uczniowskiego i przewodniczącą Komitetu Rodzicielskiego. Proszę bardzo. Pracowni, aby Bóg wspierał i błogosławił we wszystkim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, wszystko cokolwiek stworzyłeś jest dobre i nie ma niczego, co byłoby złe samo z siebie. O ile przyjmujemy je z dziękczynieniem z Twojej ręki. Wszystko bowiem uświęca Twoje słowo i nasza modlitwa. Chwalimy Cię i uwielbiamy, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, moc i dobroć Twoja. Pobłogosław tą pracownię, aby wszyscy, którzy zgodnie z Twoją wolą będą tego używać, im się posługiwać, wzrastali w wierze, a od Ciebie otrzymali pomocy i opieki. O to prosimy przez Chrystusa Pana naszego. Tak, będzie częścią artystycznym. Zaraz, a później będzie możliwość.
Dlatego chciałem przestrzec wszystkich nauczycieli przed zmyślnością ich wychowanków. Na pewno nie zawsze zbieraliśmy same pochwały. Czasem oberwała się uwaga, dochodziło do wielkich awantur, była wybita szyba, to znów zginął worek z karciami. Ale wyobraźcie sobie, co by było, gdyby do szkoły chodziły anioły. Gdyby do szkoły chodziły anioły, wyglądało to by dość banalnie. Tyle tylko, że anioł anioła w czasie lekcji piórnikiem nie walnie. Gdyby do szkoły chodziły anioły, nie wiem jakie stawiano by stopnie. Tyle tylko, że przerwy wyglądałyby całkiem okropnie. Witamy szanownych zebranych. Proszę o uwagę. Odpowiadanie jest instytucją dostojną, szanowną, tak starą jak szkoła. Nie ma człowieka, który by sam kiedyś nie odpowiadał i któremu nie podpowiadano. Inaczej bowiem nikt dotąd szkoły nie skończył i bardzo brodanci chodziliby do niej ludzie. Można podpowiadać i podpowiadać. To nie jest tak łatwo. Są podpowiadacze, artyści w swoim niebezpiecznym fachu, ale są i fuszerzy. Podpowiadanie jest świętym obowiązkiem. Obowiązku zaś nie należy spełniać niezgrabnie lub niezdarnie. Oto są spostrzeżenia z długiej praktyki naszych czasów. A teraz otwórzmy drzwi do klasy. Przede wszystkim dzień dobry, bo od tego zaczniemy naszą znajomość. Dzień dobry. Nazywam się Maria Steczko. Czego ty śmiesz? A, bo to wiesz. No powiedz. No, bo on się tak śmiesznie nazywa. Śmiesznie? Dlaczego? No, nie kapujesz? Steczko, to jak ciasteczko. Panie profesorze, on się przezywa. Czego obywatel sobie życzy? Siebie przezywa? To znaczy nie siebie przezywa, ale pana profesora. No, nie słyszę. Proszę wyraźniej. On powiedział, że pan profesor tak się śmiesznie nazywa. Nie steczko, ale ciasteczko. Otóż słuchaj obywatelu i zakarbuj to sobie w pamięci na całe życie. Twój kolega, mający niewątpliwie kolosalne poczucie humoru, postąpił brzydko i niegrzecznie, obdarzając przezwiskiem człowieka starszego od siebie i w dodatku własnego profesora. Ja przepraszam, ja już nigdy nie będę. Nic nie mów. Wystarczy. Najważniejsze, żebyś zapamiętał, że to, co zrobiłeś, to jakby zdrada przyjaciół. Przecież nie chcesz być zdrajcą, co? Wymyślanie przezwisk jest zajęciem głupkowatym i źle świadczy o inteligencji autora. Mam wielu ludzi. Wyrobek jest czy nie ma? Na podniesienie książki zarabia się 2 sekundy, ale o to idzie przecież, aby z czasu odwracać najwięcej. A zawsze ta ziarnko do ziarnka, sekunda do sekundy, a zrobi się jakaś minutka. A minutka odlega nieszczęście. Kiedy w jaki sposób upadło powstanie listopadowe? Powstanie listopadowe było w listopadzie. Tak, w listopadzie. Upadło też w listopadzie. Siadaj! Wiesz tylko tyle? Kowalska, co wiesz na temat bitwy pod Grunwaldem? Ora! Jeśli pytanie jest bardzo trudne, trzeba udać motoła i powtarzając je pomylić sens, tak aby je postawiono jeszcze raz. Potem powtórzyć je jeszcze raz. Już prawidłowo. No, bitwa pod Grunwaldem była dawno, bardzo dawno temu. Fakty, dziecko, fakty! Dat nigdy nie należy wymagać dość łatwo, tylko ich nie wyszukać w głowie z niemałym trudem. Co ma oznaczać, że kombinujesz je z faktów historycznych i wławiasz w całą możną i rozmaiczną datę, które masz w głowie. Już wiem. Bitwa pod Grunwaldem była pod Grunwaldem.